Ja myślę, że jak zaczniemy wchodzić w to, że pan z Przemyśla, a ja z Rzeszowa, to nic poważnego z tego nie wyjdzie. Dlaczego? Wie pan, jesteśmy w mediach publicznych, kontrolowanych przez rząd, kto wie, czy mnie ktoś jeszcze zaprosi do, chciałem powiedzieć, do świąt, ale może i dobrze powiedziałem, bo w każdym razie do wyborów, więc parę poważnych rzeczy o tym Podkarpaciu bym powiedział. Dzisiaj jest to faktycznie region z jego stolicą Rzeszowem, który ma szansę na skok w skali historii, dlatego że tamtędy jadą transporty na Ukrainę, tam można zarobić na transporcie, tam można zarobić na hubie nowoczesnych technologii, który powstaje koło lotniska, tam można budować miejsca pracy. To jest ten czas, okno historii.